ogłaszano, co zmokło. Zmokło parę dni. Już prasowane jest. Także szybka akcja. Weźcie snopki na bok, żeby mógł przejechać. O te, co koło was. Ale mokre. To co, chłopaki, pomożecie mi? Pomożemy. Siema, Adrian. To co, ułożysz trochę może, nie? Żebym nie musiał od razu wsiadać. Wsiadaj, Bartek, na 30 i przycisz ją trochę, bo za głośno chodzi. Dobra. Widzicie, Bartek znowu na odcinku. Wow. Jedziemy. Gdybyś nie spadł, aby. Obroty było zmniejszyć. Teraz Bartek nagrywa. Bartek, powiem coś, Wito. Czego cię tak dawno nie było na odcinku? Mieliśmy coś nagrać z grzybami. Ale no, nie ma grzybów, czym są? Szczerze, Jarku, nie byłem jeszcze w lesie. Mam zamiar się wybrać. To spojrzę. Jeżeli coś, będziemy w kontakcie. O nie, nie. Nie jest miejsce do gazu. Jestem. Zobaczcie, jak Adrian nałożył ładnie. Kurde, jeszcze będzie wyższa. No i Bartek powozi. Dzieje się na odcinku dużo. A miałem nic nie kręcić. Gdyby nie przyjechali, to bym nie kręcił. Jak jest? Fajnie? No to dobrze. Fajnie jest! No to dobrze. Aż miło popatrzeć na te moje statki, nie? Podobają się wam moje statki? Wszystkie są eleganckie, Jarku. Zarówno pokrzywami, ale... Morza, statki i okręty. O. Jedziesz, jedziesz. Dobrze po prawo. I dobrze po lewo. O, mało powietrza w kole. Wytrzyma. Uważaj, do rowu nie wjedź! Nie panuje na sytuację. Od tej czy jedź tak, jak uważasz. Gdzie nie pojedziesz, będzie dobrze. Ważne, żebyś jechał. To jest plus bycia youtuberem. Przyjadą widzowie i pomogą od czasu do czasu. Takie rzeczy się, Jarku, zdarzają.
Na dwie chyba tylko. A, widzisz? Na drugi raz trzeba dzwonić, jakbyś wiedział, że robota jest, to byś nie przyjechał. Ja bym nie przyjechał. Zaraz tam dam ci bliżej. Robiłeś coś ostatnio ciekawego? Też masz siano? Nie, kosiłem łąki. Ale jeszcze nie zebrane? Nie zebrane jeszcze. Czym kosiłeś? Ruskim T25. To, może... to jest sprzęt do koszenia idealny. Jak tam jest sprzęgło jednostopniowe. To może to przyjadę jest... do ciebie, to pokażesz tego ruskiego. Zapraszam cię, Jarku, serdecznie. Nie, nie wejdzie chyba. Można kończyć. Ostrożnie tylko, ostrożnie mów jak ruszasz. Dobra. Ale wejdzie czy nie? A no tu się mam jeszcze coś tam, to się... Ruszam, uwaga. Uwaga, rusza. Bo tam to jest tylko parę snopków, tam 10. To się przyjedzie czym innym. Nad czym myślisz? Czy wejdzie? W sumie ja to tylko kieruję. Masz kierownicze stanowisko. Uwaga, rusza! Rusza, uważaj! Uwaga, wstaje! Dobra! Daj na luz! Może i zgaś nawet! No, nawet nie wiem. Ale mokry dziad! Jeszcze tamta łąka zostaje. No. Masz tak, żeby stanąć? Nie ma. Trzeba cię tutaj, Bartek, chodź, zdejmiemy kolegę. Żebyś nie skakał, bo oto zawadzisz i tylko będzie ten. Czekaj, jadłeś. A? Co to znaczy młodość? Jarek też był kiedyś młody, nie myślcie sobie. Czekaj, ja wsiądę. Może jeszcze wykoptuję parę snopków? Tam czy się nie spadną. Dam wam taczki i taczkami, mam dwie taczki. Przywieziecie mi tam tą resztę, dobra? Nie, nie. Dobra, nie spannąć mi, aby... Spokojnie. Żeby nie było. Dobra, to pali, jedź. Ale daj sprzęgło, nie? No, dobrze, ten wichajster. Dobra! Za długo byś trzymał. Jedź trójką, trójką. Tak jak jechałeś. Nie spadnąć, aby. Jarek, nie spaść, a nie spadnąć. No tak jakoś wyszło. Miałem nie nagrywać, ale zajechał Bartek z kumplem. To mówię, kurde, wyciągam kamerę i kręcę. Cały czas jak chodzę po tej łące, to jeszcze mam nadzieję, że znajdę te kombinerki, ale nie mogę przecież płakać o nie. Kurde! Zrobimy tyle, żeby po resztę przyjechać taczkami. Zobaczcie, jak rozszerzam możliwości fury przyczepy, Jarek. No, dokładnie. Nie stać, pomagać mi. A gdzie masz drugie widełki? Nie mam, mam tylko jedne na gospodarstwie. To co, ja mam tam rękami wrzucać? O, i ręce w górę. Na społeczność. Na społeczność. Dobra. A tak to masz profesjonalnie. Co możesz zaraz dwa? Zaraz trzy stopki. Dwa, tego tyta. Jakby wzięli po taczkach i na każdej po trzy snopki, to dobrze, trzeba ich tak wykorzystać, jak już są.
gospodarstwo, nie? Jakieś tam mleko daje tam 60 litrów czy coś. I oni się w te małe belki bawią, nie? Kurde, spadł na drugą stronę. 30 hektarów to... No i ja mając 7 się wożę balotami, tymi to dużymi. To przyjedziesz do mnie, sprasuję. Ja prasę nie mam, Grzesiu ma prasę. Grzesiu ma prasę. Pozdrowienia dla wszystkich Grześków, którzy mają prasę. No nie musiałeś już tego mówić. Dobra chłopaki, resztę przywieziemy na taczkach. Zrobimy taką akcję, mam 3 taczki. I po 2, po 3. A teraz powoli jedziemy. To jest podstawa. Chociaż powiem wam, trzeba uważać jak się tak robi. Nigdy na ten ostatni ząb. Bo wtedy kiedyś jadę. Żeby a to tak, pru. I na 2 metry na drogę widły wyleciały. No i, no i co, no i co Jarku? Sam tak zrobiłeś i co zostawiłeś? Nie przekamałeś. Coś Jarku zrobił. No, no bo tak wysoko ułożyliście. Zostało tam 8 czy ileś snopków. Pojedziemy 60-ką. Z małą przyczepką. Chłopaki mi jeszcze pomogą. Jak jest sprzęt, to trzeba korzystać. Jest na wylot. No. Jarek niczym kierowca zestawu ciężarowego musi wszystko posprawdzać. Dobra, to wsiadajcie na przyczepkę. Ja siadę na błot. Taczka jest, jak się nie zmieści na przyczepkę, to jeden wróci taczką z dwoma snopkami. Dobra, to komu w drogę, temu gwóźdź w nogę. Szybciej! No. Jak jest? Fajnie! Bo to jest życie najlepsze! Taka sytuacja! Kto nakłada, kto narzuca, kto jedzie traktorem. O. Musimy rozkminić to, co robi, bo roboty jest dużo, jak widać. Dobra. Jak to układać teraz? Poprzeć. Albo tak w literę V może. O żeby tak, o może żeby tak tu tak. Nie, no ja nie. Nie, tak będzie lepiej. Żeby weszło. Wejdzie. Bo na taczkę, na taczce tylko 2 mogą jechać. Kombinuj. A tu może o tak, nie? 2 w górę? Nie, tak to szkoda miejsca. A co będzie? O tak lepiej. 2 się tu. Nie wejdzie. Dobra, podjedź do przodu. A w razie czego to tu się jeszcze położy, o tak. No. O tak. Może dojedzie. Czekaj. Tak byś chciał zrobić jeszcze raz, to na taczki mówię. Ale już mamy prawie wszystko. Ile jeszcze zostało? A, taczki jeszcze. Dobra, przelecie po taczki może, dobra?
Widzicie, taka mała przyczepka, weszło wszystko jak zmyślnie przemyślane. Dobra, zatrzymaj się, daj na luz. Można było pasami związać do transportu. Teraz jak tą taczkę jeszcze by wrzucić? Weź, może wygodniej ci będzie za ręce, znaczy za te za te wariaty, a ja wezmę za to. Tylko na luzie miej, żebyś nas nie przejechał. No dawaj, narzucamy. Pokaż, bo na moją stronę leci. Daj na chwilę. A tam, jakby w tamtą stronę go wychylić jeszcze. Trzeba ci belki normalnie poukładać. Szkoda roboty. Czekaj. Daj jeszcze trochę do przodu. Co robisz? Ja daj trzymam. Nie! A trzymasz ich z dwóch stron tak jakby? Tylko z jednej. Dobra, to Bartek, dwójką najwyżej. Ja będę asekurował, będę wszystkie opilnował. Bez gazu! Bo tu będzie lekko z górki, to ja będę trzymał przyczepkę, żeby się nie przewróciła, bo tu jest lekko stromo. I nic nie steruj gazem, niech sobie tak jedzie. Coś o tym poda? Jak? Nie, nie, nie odepnie się, nie bój. Dobra, udało się. Tu można tylko 20 na godzinę jechać, to... Ja je jeszcze tu będę trzymał z tyłu, nie? Wolno, bo wolno, ale bezpiecznie, nie? LHP to podstawa. No, hamulce są, Bartek pomagał robić. Także widzicie, nie ma jak pomóc, bo kurde, samemu jest ciężko. To co, pożegnamy się chyba. A nie, jeszcze siądziemy coś ten, wypijemy. Jeszcze się nie żegnamy. To tak ładnie wygląda, że trzeba to nagrać. Sześćdziesiątka daje radę z takim ciężkim ładunkiem. Jak coś by się działo, to ostro na hamulec. Jeszcze w prawo troszkę. Jednak nie dojechało. No dobra, siadajcie chłopaki, napijemy się. Dzięki za pomoc. I co? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Na razie. Na razie.